Dzień dobry. Oto kolejny film z Plekin Evolve. No i oczywiście kontynuujemy naszą zabawę z oficjalnymi scenariuszami gry. Tryb jednoosobowy, oficjalne scenariusze. No i co my dzisiaj mamy? Mamy władzę zadłużonych, czyli porażka w rozszerzaniu pułapu zadłużenia w USA powoduje globalne zrównoważenie finansowe. Kilka krajów odniosło korzyści, ale większość odniosła katastrofalne szkody ekonomiczne, które mają wpływ na opiekę zdrowotną i zdolności badawcze. Czy da się gorzej? Dobre pytanie, myślę, czy da się gorzej. Może jakiś tutaj patogen jeszcze, ciach? Może jakaś broń biologiczna, skoro da się gorzej? No zobaczymy, czy da się gorzej. Broń biologiczna, proszę bardzo, niech będzie. Modyfikacje kodu genetycznego są nudne, nie robimy ich, mega brutalne. Jak nazwiemy sobie naszą zarazę? Oczywiście, jeżeli ma być gorzej, to nazwiemy sobie oczywiście najlepiej na świecie, tak? Myślę, że ta nazwa zdeterminuje tutaj przyszłe losy świata w tych trudnych dla nas wszystkich momentach. Witaj w scenariuszu Władza Zadłużonych. Resztę jakby znamy z poprzednich scenariuszy, jeżeli nie znamy, to odsyłam was do całej serii. No i gdzie zaczynamy? W tym świecie takie Stany Zjednoczone stały się biedne, ale na przykład takie Chiny stały się bogate, czy na przykład Arabia Saudyjska stała się bogata. Więc ogólnie pewne rzeczy się tutaj zmieniły. Na przykład, nie wiem, Wielka Brytania po prostu stała się neutralna, a jak tam Polska? Widzę, że Polska tutaj ominął kryzys gospodarczy, nic się nie zmieniło kompletnie. A Grenlandia może stała się bogata? Nie. Myślę, że stała się bogata dzięki temu, jak często przetrwała w tej grze, no, ale widzę, że jednak nie. Okej, mamy Stany Zjednoczone. Myślę, że Stanami Zjednoczonymi, skoro to od nich się zaczęło, to od nich powinno się zacząć jeszcze, od nich powinien się zacząć jeszcze patogen, tak? Jeżeli idzie coś źle, to powinno wszystko iść źle. To przecież jasne. Więc może zacznijmy. Broń biologiczną w Stanach Zjednoczonych, które spowodowały globalny problem gospodarczy. Globalny upadek gospodarczy. Zobaczmy. Okej, okay. Terrible zaczynają się w USA. I co robimy? Ciężko powiedzieć. Ja może bym zrobił wysypkę, od tego może zacznijmy. W końcu jesteśmy bronią biologiczną, więc zacznijmy od objawów. Nie pamiętam do końca, jak się grało bronią biologiczną, bo tak na spontanie troszeczkę ją wybrałem tutaj. W związku, że było pytanie, czy może być gorzej, no to niech będzie gorzej. Dziwi mnie event polegający na tym, że jest pomoc dla biednych. Jakby przy założeniach tej rozgrywki powinno być tak, że wszędzie jest bieda i wszędzie jest przypał. I tylko jest kilka regionów świata, które mogą się tutaj w miarę dobrze trzymać. No ale widzę, że nie do końca. Dobra, za chwilę robimy obrzydzenie skóry, które powinno być tutaj całkiem ciekawe. No dobra. Na to potrzebujemy 10 punktów DNA. Stany Zjednoczone sobie idą. No ciekawe, że Stany Zjednoczone doprowadziły do globalnych problemów gospodarczych. A jak tam Rosja? Rosja w ogóle też zbankrutowała strasznie. Japonia? Japonia jest neutralna, okej. Okay. No widzę, że zapatrzyłem się troszeczkę tutaj w te zmiany gospodarcze. Rio, Olympic Mystery. Okej, okay. Zobaczymy, czy Rio w Brazylii się jednak rozpocznie. Czy jednak nie? Czy jednak z dziwnych przyczyn nie będzie żadnego tutaj Rio w Brazylii. Ale okej, okay, dobra, lecimy. To Libre zostawi się do Kanady. Kanada będzie taka średnia, bo Kanada jest bogata dalej, więc potrzebowalibyśmy tutaj odporności na leki, żeby w ogóle coś więcej myśleć. Ale wszystko w swoim czasie, myślę. Kontrowersje co do debaty uniwersyteckiej. Bardzo dobra debata, jeżeli chodzi o globalne problemy gospodarcze. Tak mi się chociaż wydaje. Klikamy OK. Odporność na leki 11 punktów DNA. Może je zrobimy na samym początku, żeby nie mieć już problemów z tymi bogatszymi regionami świata, a kilka takich rzeczywiście to będzie i one będą się raczej broniły tutaj dość sprawnie. Dobra, robimy sobie za chwilę powietrze na poziom pierwszy. Terrible zabijają bardzo szybko. No w końcu to Terrible, więc Terrible muszą zabijać bardzo szybko. Może zrobimy Terrible? Właśnie, powinniśmy zacząć w ogóle od tego, że robimy Terrible. Ja pierdzielę, źle zrobiłem. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Strasznie lubię, jak oni piszą, że nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. To jest bardzo ważne, zwłaszcza, że grałem bronią biologiczną. Fajna rzecz. Robimy sobie powietrze i za chwilę zrobimy sobie gryzonie. Gryzonie też potrzebują na te bogatsze regiony świata, one powinny tutaj być jakby taką ostoją, więc zrobimy sobie to i za chwilę zrobimy sobie owady może. Owady? No, może ptactwo jakieś? O, nie jestem pewien, może ptactwo rzeczywiście. To ptactwo jest okej, okay. Martwica się zrobiła, niech będzie, przestańcie. To nic takiego, martwica. Czy to objawa, która kogoś niepokoi? Przestańcie tam. Nic specjalnego, musicie przyznać. Martwica w tą czy w tą. Ale potrzebujemy więcej punktów DNA, żeby tutaj zacząć coś więcej robić. 19 powinniśmy mieć na lepsze samoloty. Lepsze samoloty by nam się tutaj ewidentnie przydały. Okej, zróbmy sobie tak. Może ekstremalny bioreozol nie będziemy robić na razie. Nie wiem, czy on się tutaj nam przyczyni jakoś mega. Może gryzonie za chwilę pójdą na drugi poziom. Albo zrobimy sobie owady. Włochy zaczynają się zamywać. Okej, zróbmy sobie owady może.
Zróbmy sobie odporności jakieś pierwsze. Musimy dostać się, pamiętajcie o tym, że musimy właśnie dostać się do Grenlandii. Z czym, jak wiecie, często bywają problemy. A strach spowalnia gospodarkę. Jeszcze bardziej? Okej, okay, czyli jednak może być gorzej, prawda? No to bardzo dobrze. Cieszę się, że udało się, że będzie jeszcze gorzej. Dobra, więcej niż przy czarnej śmierci. Dostajemy dużo punktów DNA, ale potrzebujemy więcej odporności. Tak mi się chociaż wydaje. Czy dostaniemy się zmutowano kaszel? Bardzo dobrze. Zawsze gdzieś tam większa szansa na zaraźliwość. Musimy dostać się do kolejnych regionów świata. Może ptactwo na poziom drugi? Co wy na to? No, Grenlandia. Grenlandia się trzyma niepokojąco dość mocno. Dobra, Grenlandia mamy. Okej, okay, fantastycznie. Widziałem ten statek, który, kurde, ja zawsze się wpatruję w ten statek. W ten oto tutaj statek, nie? To jest najważniejszy statek w tej grze. To jest jedyne połączenie z Grenlandią, jak się nie mylę. W ogóle, czemu nam się pojawiło aż tyle punktów DNA przed chwilą? No dobra, dobra. Skoro mamy aż tyle tych punktów DNA, to możemy zaszaleć, żeby jakieś tam Afryka jakaś tam padła. Bo ona widzę, że tutaj się trzyma. Jesteśmy już wszędzie? Jesteśmy wszędzie, czyli możemy skupić się na zabijaniu. A zmutowano ropnie, okej, okay, niech będą. O. Czy Grenlandia padnie? Grenlandia padnie bez większych problemów. Jak tam w ogóle z zabijaniem? No tak średnio, trzeba widzę, że tutaj... Trzeba pomóc grze. Trzeba pomóc grze, bo ja widzę, że on sobie nie radzi z tym zabijaniem. Broń biologiczna, ale widzę, że taka średnia. Krwotok wewnętrzny. Myślę, że tutaj będzie odpowiedni, żeby pokazać grze, kto tutaj rządzi. Mamy strasznie dużo punktów DNA. Nie wiem, co robić z punktami DNA. No to robimy sobie może objawy na powstrzymanie pracy nad lekiem. Za chwilę zrobimy sobie szaleństwo. Okej, okay, nie ma już zdrowych ludzi na świecie. Czyli musimy ich po prostu wykończyć. Dobra. Może zajmę się tym, żeby było mniej prac nad lekiem. Ile potrzebuję? 24 punktów DNA. Za chwilę powinniśmy mieć 24 na przetestowanie genetyczne, które powinno ewidentnie tutaj nam się przyczynić do ograniczenia tutaj działalności leku. Ile jest w ogóle ludzi? A, nie ma już ludzi kompletnie. Guzy jeszcze zmutowano, dobra. Robimy przetasowanie genetyczne. Okej, okay, nic więcej nie zrobimy już w tej grze. Możemy tylko czekać na zakończenie. No i tyle, no chyba mogło być gorzej, tak? Musicie przyznać. Torrible jest bliskie wykończenia, wytępienia ludzkości. No, Torrible. Ja wiedziałem, że jeżeli damy Torrible, to będzie wygranko. Zwycięstwo Torrible wyeliminowało całe życie na Ziemi. Dwie gwiazdki, wreszcie, ja pierdzielę, wreszcie dwie gwiazdki. Nie będzie aż takiego wstydu. 56 tysięcy punktów DNA. Zrobiliśmy to w 426 dni. Postęp badań 35%. Myślę, że w miarę optymalnie wyszło. Gdybyśmy w szybszym czasie to zrobili, to by były 4 gwiazdki, chyba tam od 350 50 dni, są 3 gwiazdki, nie 4, bo w scenariuszach oficjalnych są gwiazdki 3, a nie 4 jak w oficjalnej grze, czy tam 5, nie pamiętam już. Dobra, to tyle. Było znacznie łatwiej niż poprzednio. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i jak widać, mogło być gorzej niż jakby patrząc na problemy gospodarcze w tym scenariuszu, to mogliśmy jeszcze bardziej utrudnić życie ludziom, a właściwie je usunąć. Okej, okay, wyjściem, wracamy. Dwie gwiazdki, wreszcie, kurde, bo wstyd było już z tymi jednoma gwiazdkami poprzednich scenariuszach, więc wreszcie dwie gwiazdki, jestem zadowolony. No i tyle, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, zakładając, że tak owy się pojawi. Cześć!